6 czerwca. Kto by pomyślał, że będą takie upały jak 10 stopni? Tak, to dalej, który to 6 czerwca dzisiaj. I patrzcie, co się dzieje. Kominek, bo jest tak strasznie zimno, że się w głowie nie mieści. Masakra jakaś. A przed pracą takie pyszności. Już mi się chce tego jeść. Nie wiem, czemu to kameruję zamiast jeść. Hejka kochani, zgadnijcie, co się stało, co się dzisiaj stało. Dzisiaj jest wtorek. Wróciłam właśnie z pracy. Dzisiaj byłam cienki, mogę tylko na pół dnia, bo z rana miałam coś innego do załatwienia. Jest taka wichura, pokazywałam wam, jak jechałam do lekarza, jest tylko 10 stopni, jest taka wichura. Spadła szklarnia i połamała mi większość pomidorów. Nawet nie chcę tam iść i nawet nie chcę na to patrzeć, bo chce mi się bardzo, bardzo mocno płakać z żalu. Naprawdę. Więc robię sobie kawę. Napiję się kawy, odpocznę troszeczkę i... No i wyjdę na zewnątrz i zobaczę te szkody, czy są jakieś szkody. A mówiłam, trzeba ją złożyć, bo już się porwała, trzeba złożyć i wyrzucić. Gdyby była złożona i wyrzucona, to by nie połamała pomidorów. A tak połamała pomidory. I tyle. Jak przedtem wam pokazywałam termometr, to była 8 rano. Zobaczcie, jest godzina 15 i jest 9 stopni. I tyle z mojego basenu na Florydzie i krzesła porozwalane. Nie będę nawet wychodziła tego ustawia, a tam właśnie leżą pomidory. Ale poszłam, sprawdziłam, nie ma za dużo połamanych, ale po prostu spustoszenie na ogrodzie. Kwiaty mi się połamały, po prostu coś strasznego. No nic, uroki Anglii, prawda? A chciałam wam jeszcze powiedzieć, że musiałam sobie zamówić kremy z Kielsa, bo niestety te polskie tworzywa mi nie służyły i już nie pierwszy raz stwierdzam, że ja po prostu nie mogę oszczędzać na swojej twarzy. Może nie chodziło o to, żeby oszczędzić, ale chodziło o to, żeby wypróbować czegoś polskiego, tego, co każdy chwali. No i niestety źle się to dla mnie skończyło. I wczoraj zamówiłam sobie krem, o właśnie nawet mam tutaj, znaczy zamawiałam przedwczoraj, a wczoraj mi przyszło wszystko. Zamawiałam w niedzielę, a wczoraj w poniedziałek mi wszystko przyszło. I zamówiłam sobie z Kielsa po raz pierwszy ten krem Skin Rescue. To jest hydrator dla skóry wrażliwej. I powiem wam, że naprawdę wczoraj posmarowałam na noc i dzisiaj rano, bo to jest krem na dzień i noc i po prostu różnica jest od razu kolosalna, po prostu jest kolosalna. Powiem wam, że znowu zaryzykowałam i wzięłam ten krem, chociaż jego nigdy nie miałam. Ale same ma pozytywne opinie, zwłaszcza dla właśnie skóry zaczerwienionej, z podrażnieniami. Bardzo dużo osób pisze, że z rumieniem ten krem jako jedyny pomaga. Tak więc mówię, no dobra, spróbuję. I przyszedł. Nie wiem dlaczego nie przeczytałam prędzej, ale oczywiście na pierwszym miejscu rumianek. Znaczy no nie, na pierwszym miejscu nie, ale jest rumianek tutaj w składzie. I jak smarowałam się wieczorem, mówię, troszeczkę się obawiałam, ale jednak obudziłam się, wszystko ładnie wyglądało. Nawet spoko, cera co. Tak więc jestem zadowolona. No i jako drugi sobie wzięłam z filtrem, to jest 30, to jest ten dzienny Ultra Facial Moisturizer, to jest SPF 30. Ja jego miałam w małym opakowaniu, miałam dwa opakowania, zwykłe bez SPF, ale że jest lato, to po prostu jego będę używała na dzień, a ten będę używała na noc. I może dokończę wątek. Zamówiłam go po raz pierwszy, bo mówiła, Kielc na pewno mi pomoże, bo Kielc naprawdę tfu. Nie chciałabym tutaj zaklinać, ale jakoś sobie dawał radę. No i faktycznie, tak jak mówię, jedna noc i różnica kolosalna. Powiem wam, że miałam je sobie kupić na lotnisku, ale ja lecę o 6 rano, tak więc sklepy na lotnisku będą niestety pozamykane. Ale znalazłam w House of Fraser 20% przeceny. Zaopatrzyłam się, no ale to co na przecenie, to wydałam na przesyłkę. Tak więc dwa kremy, 55 funtów. No ale trudno. Trudno na twarzy, zwłaszcza w takim wieku. Nie ma co oszczędzać. Dobra, biorę się za tą kawę, piję tą kawkę. Sprawdziłam pomidorki, dużo się nie połamało, ale basen mi się buja. Teraz jakbym się położyła tam na materacu, to bym chyba dostała choroby morskie. Po prostu gadam za głupoty. Dobra, piję tą kawkę. Biorę się za kawę, bo jak słyszycie, gadam głupoty. Taki marny obiad dzisiaj będzie. Znaczy nie marny dla mnie, to jest pyszny. W ogóle sprawdziłam, że to pizza całą ma 292 razy 2. To ile to jest? 584 kalorie za całą pizzę, tak więc chyba nie jest tak bardzo tragicznie, jeżeli chodzi o główne danie. I do tego kawa, już powiem wam, dzisiaj trzecia, tak więc dlatego, że... Tak więc... Wybaczcie mi to. Dlatego, że trzecia to już sobie zrobiłam z ekspresu, bo po prostu nie chcę tak późno pić kawy, zwłaszcza, że muszę o 5 wstać. Nastawiam pizzę i biorę się dalej za sprzątanie. A ze sprzątania się biorę dlatego, bo wiecie, że wyjeżdżam. Mówiłam że wam, że wyjeżdżam już za 2 dni. Chciałabym tą chatę zrobić taką ogarniętą, no i... I troszeczkę ostatnio nie chciało mi się sprzątać, muszę wszystko ogarnąć, tak naprawdę ogarnąć.
posegregować ciuchy dalej. Powiem Wam, dalej sobie nie znalazłam ciuchów, w których chcę jechać. W ogóle jeszcze muszę jechać do miasta, muszę jeszcze kupić kilka rzeczy. A jest tak ciulowa pogoda, tak wieje, no nie pójdę, po prostu nie pójdę i chyba mi się zostanie tylko jeden ostatni dzień, czwartek od 15. Jak będzie lało, to po prostu wtedy mi Radek odrzuci, jak nie będzie w pracy, muszę sobie chyba kupić jakieś małe auto, bo... Tylko gdzie ja będę jeździć, jak ja nigdzie, nie chcę jeździć, nie chcę jeździć do miasta, bo bez sensu, zupełnie bez sensu. Wam mówiłam, jak mieszkałam wtedy na starym mieszkaniu, to chodziłam do miasta, co miałam wolne, albo byłam po pracy, to chodziłam do miasta i wydawałam kasę na nic, na jakieś pierdoły, które zupełnie były mi niepotrzebne, nawet na ciuchy, których do tej pory nigdy w życiu nie założyłam. No ale mówię, mam jeszcze tyle rzeczy do kupienia, a tylko czwartek mi zostanie, bo w piątek już z samego rana lecę. Nie wiem, jak się wyrobię, czuję się, jakbym była w głębokiej dupce, ale... A jeszcze dzisiaj znajoma wieczorem przychodzi, tak, jeszcze dzisiaj znajoma wieczorem przychodzi, ale to tylko na chwilę, musi coś ode mnie odebrać. Także wpadnie i wypadnie. I w sumie dobrze, że wpadnie i wypadnie. Jak strasznie by to nie brzmiało, ale naprawdę ja nie mam czasu. Borysław? Nie. Naprawdę nie mam czasu na nic, no po prostu nie mam czasu. No dobra, może są jakieś plusy tej bardzo wiecznej pogody. Wywiesiłam pranie, kapę i na poszewki, znaczy poszewki na poduszki 20 minut temu. I są praktycznie suche. Tak więc fajnie, a już wam pokazuję pomidory i szklarnie. Tak, tak to wszystko wygląda. A zobaczcie, gdzie szklarnia. Normalnie szok. Ja wam powiem, że jak nie będę ruszała, ja po prostu się boję, że one są całe połamane. Tak więc zostawię je dla Radka. Jeszcze wam chyba nie mówiłam, że już jedliśmy truskawki pierwsze. Pyszne były, zupełnie inne, że tkiewka dalej rośnie. Tu jeszcze jednego pomidorka, tylko tego postawiłam. Kolejna czerwona. Jezus Maria, i kolejna, już niedługo będę was jadła. A jeszcze wam chciałam pokazać basen, który stoi i chyba nie będzie w tym roku życie. Zobaczcie na tej pokrywie, ile się nazbierało flafu, śmieci. Właśnie dlatego Radek musiał uprzednio całą wodę spuszczać, bo po prostu filtr, który tam stoi, tego wszystkiego nie przerabiał. Jeżeli macie w planach kupić jakikolwiek basen, nie zostawiajcie go przez przekrywki, nawet przez jedną noc. Patrzcie, ile tego jest. I to przed tym było na wodzie. A to jest taka pokrywka niby... troszeczkę niby jeszcze solarna, nie wiem jak to tak nazwać. No w ten sposób, że jeszcze bardziej ona nagrzewa wodę. 19, a tu słońce wyszło. Ha! Ciekawe, doprawdy. A ja wreszcie mam czas i sobie zasiadłam do laptopa i poczytałam sobie Wasze komentarze na temat Turcji, bo we vlogu, który dzisiaj się opublikował, mówiłam o tym, że myślimy z Radkiem, żeby wyjechać sobie na wakacje, na urlop do Turcji. I chyba tylko jedna osoba napisała, że jedzie tam i żeby sobie poczytać na Facebooku bloga Turtul, którego szukałam i nie mogłam znaleźć. I powiem Wam, że tak, właśnie tak myślałam, że tak będzie, że każdy będzie odradzał. No nie wiem, nie wiem. Wiem, że są widoki piękne, ale jedna z Was mi napisała, że wychodząc poza ośrodek już się nie czuła komfortowo i to mnie właśnie przeraża, bo o ile, okej, dajmy na to, pojedziemy na 10 dni czy tam na 7 dni, mogę sobie 2 dni poleniuchować w hotelu nad basenem i po prostu nie robić nic, no to oczywiście, że dalej chcielibyśmy i pochodzić i pozwiedzać, może zobaczyć inną kulturę, zjeść coś innego. Ale jeżeli podczas właśnie takich wypraw mielibyśmy czuć się niekomfortowo, czego właśnie się obawiam, to nie wiem, czy nie szkoda mojego czasu na to tak naprawdę. Czasu i pieniędzy też, no bo w sumie co to za urlop, jeżeli mamy się źle tam czuć. No ale zobaczymy jeszcze, jak Radka, siostra z rodziną się odnajdą, bo oni już jutro jest środa, tak, już jutro lecą. Mam nadzieję, że będą mieli urlop naprawdę udany i że oni będą nam może jeszcze też w stanie jakoś doradzić, tak wiecie. No zobaczymy jak to będą, jak to będzie. Dobra, kochani, już jest u mnie za 10:09. Ja chyba sobie tylko dokończę oglądać jeden jedyny film i pójdę się kąpać. Zaraz wraca mój Radek. Dzisiaj mam w miarę wypić sobie lampkę winka. Tak, taki właśnie mam plan. Jutro mam wyniki od lekarza. Tak więc troszeczkę się nimi stresuję, nic ważnego, ale po prostu jakoś tak, jakieś takie mam, o, właśnie, takie coś. Dobra, do następnego razu. Nie wiem, czy ja Wam jeszcze coś nagram przed wyjazdem do Polski. Przypuszczam, że nie, także może być na vlogu,
na kanale maleńka przerwa, ale niedługa, tydzień czasu. Wiem, że jeżeli jesteście tutaj i mnie oglądacie, to na mnie troszeczkę poczekacie, prawda? Buziaki. No i jeszcze Wam to muszę nagrać. Widzicie? 6 czerwca, stopni 7. Masakra. Masakra.